Witajcie, drodzy widzowie. Jesteśmy na Święcimiu. Na próg 900 subskrybentów, tak jak obiecaliśmy, robimy randonautikę i wybraliśmy właśnie to miasto Oświęcim i tutaj zrobimy randonautikę. Wybierzemy się w 3 punkty, 3 km, 5 km i 10 km. Zobaczymy, co złapiemy. Więc miłego seansu i jedziemy z odcinkiem. A więc zaczynamy. Renderujemy pierwszy punkt, 3 km. Zobaczymy, gdzie nas tutaj zabierze randonautika. No i co? Zapraszamy, wybieramy się w podróż i chodźcie za nami. No to jedziemy. Mamy tutaj, jak widzicie, 3 km. Więc intencje. Wymyśliliśmy sobie tutaj, Kowal wymyślił samotne drzewo. Moglibyśmy jeszcze dodać zaginięcie, może? O, może być. Samotne drzewo, zaginięcie i jakaś rzecz albo coś. Rzeka. O, może być. Bo... Mhm. Dobra. To skupiamy się na naszych intencjach. Możemy generować punkt. Samotne drzewo, zaginięcie i rzeka. Brak prawdziwej energii. Ciężko znaleźć. Power, atraktor może damy. Dobra, złap to na święcim. Co to jest, zasięgiem słaby? To jest dziwne. Nie wiem, czemu to jest takie dziwne. Nie mogę nas odnaleźć. No raczej w dół polski szuka. Jest. Jakby Oświęcimia nie pokazywało jeszcze... O, jest. Wcześniej fajnie pokazywało, że jesteśmy tu, nie? O, wreszcie, brawo. Teraz załadował. Dobra. Nareszcie i no znowu muszę to ustawiać. No dodaj w okolicach. O. 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 No było 3-3. O. Dobra. Dolo. No to dalej. Jeszcze raz. Samotne drzewo, zaginięcie oraz rzeka. Jak nam koło rzeki wygeneruje, to będzie ciekawie. No niemożliwe. Nie ma w Oświęcimiu żadnych anomalii? Czy są bloknięte, wiesz co? Teraz nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Samotne drzewo, zaginięcie, rzeka. Samotne drzewo, zaginięcie, rzeka. No, jest. Mamy coś. Wreszcie. Babice? What? 3 km? To zobacz, jak to jest daleko od naszego punktu. Tu stoimy. Niedaleko. Nie, babica, tylko po prostu tak nazywa. Mhm. Mamy tam parę metrów. Ty, to koło torów. Jest rzeka gdzieś w okolicy? Nie, to koło torów. No to podejdziemy. Dom ludowy babic... A, no to może w tamtą stronę jakoś są babice, nie? Chyba, no spróbujemy. Idziemy w tamto miejsce. Nie jest to daleko. Okej. Okay. A, takim trochę łukiem trzeba iść, jeśli byśmy szli ulicą. No i trzeba będzie iść, bo nie przejdziemy. Przez to nie przejdziemy. Tu będzie
i skrócone. Znaczy chyba. Wtedy możemy iść i wtedy będzie skrócone, no. Czekaj. Chciałbym, żeby się... Najgorsze jest to, że nie pojawia się... nie pojawia się ta strzałka dokładnie, tylko jest ta kropka. No tak. Jak mam w końcu... Musiałbyś wejść na Google i na Google mapach szukać. Chodź chodnikiem. Mhm. Tylko, o, teraz się pojawiła. Czekaj, jakbyśmy też skrócili chyba. A, bo skrócimy, dobra. Mhm. Także jak dotrzemy na miejsce, to widzimy się. Także drodzy widzowie, no jest ciekawie. Teraz pokazać po prostu, co nagrywasz teraz w tym? Zaraz. Ja tu muszę cofnąć do rando. No to grubo. Teraz nam jakoś dziwnie pokazuje, ale no było, dobra, dobra, no ale pokazało nam to, na miejscu. No nie ma patrzcie, sensu iść tak. Nie, dobra. Już mam. Pokażemy wam. W ten sposób, no, tak mniej więcej, że... Bo to zawsze ma jakiś zakaz błędu 10 metrów. No właśnie. To nie tam. No jest też na miejscu. Czekaj. Oj, jest ten działeczki. Byliśmy na niego tu. Dokładny punkt jest tu. Aha, na rando. Mhm. Dobra, dobra. No. To samotnych drzew nie mamy. Ale mieliśmy tam rzeczkę i drzewo na środku tej rzeki. Niesamowite. Nie rzeka, a taki bardziej stawik się otworzył. I ten stawik i rzeka. Ej, tu coś mieszkanie. Go. Jesteśmy tu na miejscu? No, mhm. Obok można powiedzieć. No, ale to coś więcej tu nie ma. Co tu zrobimy? Jakieś badanie z czymś, co musi być ciche? Tak, tak, bo nie, fluxa albo coś. Na pewno nie z SB. Tu ludzi przerazimy. Także no jesteśmy dokładnie tu. Tu już. Lokalizacja. Więc kilka, można powiedzieć, wcześniej faktycznie to samotne dziecko było. Gdy też się nie zapuszczał, nie wiadomo gdzie. Może być błoto dalej, albo bagno. Nie? No to się trzeba będzie cofnąć. Ale chyba jest okej. Okay. Wcześniej nam się ładnie zwiało rzeka, czyli jakiś... Dobra, no... Dobra. Jesteśmy w sumie idealnie. Będziemy się przemieszczać i przemieszczać. Będzie się będzie przemieszczać ten szałeczkę. Także jak widzieliście przed chwilą, jesteśmy dokładnie w tym miejscu. No, koło torów. Koło torów. Są tu jakieś... Czyjaś działka. Deski. Nie będziemy się tam doskonale patrzeć. Tam, tak jak mówiłem, pokażemy wam zaraz, że jest faktycznie taka rzeczka mała. Tak. Ja tu podejrzewam... Się upieprzyłem. Ja też. Podejrzewałem skoki od jakichś napięć, ale nie. Może napięcia od tego. Dobra, sprawdzimy. Nie używamy tutaj głośnych urządzeń. Raczej to odpada. No, chcieliście taki odcinek, to macie, słuchajcie. A zobaczymy. Może coś tutaj się stało, albo coś tutaj jest. Ciężko, bardzo ciężko. Chyba przed tobą na czymś. Dlatego nie jesteśmy zbytnio chętni
Tu myślę. Nie jesteśmy zbytnio chętni robić na randonautikę na głównych odcinkach. Nie, nie. Spadnie tak ci to zjedzie ci to. Tak. No dokładnie. Ale kulka. Co? Ale kulka. No żeby ci nie spadła, to trzeba sobie zrobić. Zróbmy to większą. A nie, bo musisz zjechać w razie w. To koło fluxa trochę wyżej. Żeby ją było widać. Nie zjedzie. To myślałem. Stanę fluxa, nie? Ja się ubudziłem. No. A może być też tam, nie? Ten liść pomagał. Jak go nie będzie, to już średnio. Może jakoś. O, dobra, udało się. Załączamy, robimy tu fluxa i kuleczkę dajemy. Trochę się oddalimy. Okej. Jest. Czy ktoś jest w tym miejscu? Możesz podejść do urządzeń, które trzymamy w rękach, w dłoni, bądź odpowiedzieć na te urządzenia tutaj, wpływając na tę stronę, odpowiadasz na tak. Na tę stronę odpowiadasz na nie, bądź możesz dotknąć tej kulki, która tutaj jest. Jeżeli ktoś tu jest, to zapraszamy do kontaktu. Pytanie brzmiało, czy ktoś tutaj jest? Mamy odpowiedź tak. Nie, to raczej nie będzie tak. No, za daleko. Więc masz kolejne pytanie? Czy zginąłeś gdzieś tutaj w okolicy tego miejsca? Zginąłeś, no. Zginąłeś tam w... Tak jak mieliśmy intencje, zaginięcie. Czy zaginąłeś tutaj? Zaginąłeś tutaj? Zobaczymy, czy będzie skok, jak jedzie pociąg. No, ciekawe. Uwaga. Aha, bo może być tam ten. Patrz. Będzie odpowiedź na tak? Nie. Nic. Już nie jest... Nie, bo to jest trochę odsunięta. Ani też nie korzystał chyba z linii wysokiego napięcia. Czy po prostu się z nami przywitałeś, czy faktycznie ty jesteś tutaj z nami i nam odpowiedziałeś tak? Spróbuj wpłynąć na inne urządzenia, pobrać z nich energię. Faktycznie tu jest. Jesteś zaginiony. Zaginiony, tak. Dobra, kolejne zaginiałeś. Pytanie. Jakie masz? Czy utopiłeś się w rzeczce małej, która jest tam niedaleko? To by się wszystko potwierdziło. Wszystkie intencje. No. Jest takie samotne drzewo. No jest tam samotne. Jest rzeczka. No, rzeczka stawi. Podejrzewam, że rzeczka jest. Jak się jakiś pora deszczowa, to się robi większy. Ale taki staw został z niej. Stoi tam woda. Dobra.
spróbuj wpłynąć na inne urządzenia. Dotknąć tej kuleczki na kamyczku. Spróbować dotknąć któreś z naszych urządzeń, które trzymamy w dłoniach. Długo każesz czekać na swoją odpowiedź. Może przejdziemy do kolejnego pytania? No to przejdźmy do kolejnego. Szukałeś drogi do domu? Szukał drogi do domu. Dziękujemy za odpowiedź. Za poprzednie odpowiedzi. Czyli może nie utopił się? Nie, to się tu zgubił. Czy znasz okolicznych mieszkańców tutaj? No, dobre pytanie. Ej, ktoś patrzy z tego okna chyba. No. Nie? Chyba tak. A, dobra. Za chwilę spadamy. Jak... Albo będziemy mieli teraz odpowiedź, albo nie będzie tej odpowiedzi to. Zrobimy SB tam przy rzece. Tak, tam nie ma działek, tak powiedzmy. Nie ma nikogo na działce. Są domy. No. Domy? O, domy. Domy mieszkalne. Ciekawe, ktoś nas nie nagrywa. nie jesteśmy na czymś terenie prywatnym, więc luz. Możemy to robić wszystko. Łącznie ze śledztwem paranormalnym. Ale beka tam niesamowita. No tam chyba w tym domu obok, nie? Tam dalej. No. Trzeba szybciej. Jedzie pociąg. Skoków... Tam dalej już. Nie ma. Skoków brak na... Ani na obu K2. Dobrze. Troszkę się dowiedzieliśmy. Dziękujemy za to. Dziękujemy za odpowiedzi. Jeżeli tam... bardziej bytujesz w tamtym, tak. Idziemy w tamtym kierunku, tam jesteś może bardziej aktywny, to tam możesz jeszcze za nami podążyć i odpowiedzieć nam na pytania. Także zaraz spróbujemy jeszcze raz się skontaktować. Nie włączamy, bo tam jest blisko. Kulka, nic. Fuks. Okej. Naprawdę widzę tam kogoś w oknie, na tym balkonie. Nie wiem, czy dalej. Nie, nikogo nie. Myślałem, że widziałem. Ja tam popatrzyłem kamerą, także jak tam ktoś stał w oknie, to będzie to widać. Sam jestem ciekaw. Mi się wydawało, że... Tędy. Tędy chodź. No dobra. Chcieliście na 900, to macie, no. Musimy sobie tutaj jakoś poradzić. Nie. Uwaga. Czekaj, jednak tu musimy wyjść do góry, bo tak to będziemy po drugiej stronie teraz. Czekaj, więc tu. Jednak do góry. Uważaj, bo tu już się zaczyna. Ale tam nie pokazaliśmy wcześniej, bo jeszcze nie mieliśmy włączonego GoPro. Ale idziemy. Ciągnie mnie do rzeki. O, tutaj się zaczyna. Nie wiem, czy ona się tak utrzymuje. Ty. Wiesz, co się stało teraz? Fluc mi się... Słyszałem...
Słyszałem Fluxa, dążeroną odpowiedź, a patrz. Wyłączony jest. Może słyszałeś to. Słyszysz to? Gdzie? Ty. Samolot leci przecież. No jak... Mówię wam. Mam nadzieję, że to słyszycie właśnie. Dwa razy słyszałem Słuchaj. Fluxa, słyszę taki dźwięk jak Flux z odpowiedzią czerwoną. Słuchaj, czekaj. No gdzie ty to słyszysz? Słuchaj. Ej no. Ale ja, jak ktoś ma taki alarm? Słyszałem. Jak Flux, czerwona odpowiedź. Co? Ale wyłączony. I patrzcie, tutaj właśnie byliśmy przed chwilą. Jest takie właśnie drzewo. Na środku właśnie takiej rzeki, nie? Więc spełniają się intencje, słuchajcie. Rzeka. Zaginięcie tak samo, bo potwierdził nam ktoś tam. Nie wiemy. Mieliśmy też troszkę ograniczony czas, bo tam gdzieś coś słychać, ktoś mieszka, więc myślimy zrobić tutaj SB. Tak. Więc zróbmy sobie SB, bo tu już na pewno nie ma gdzie dać Fluxa i tak dalej, więc idealnie tu pasuje. No, idealnie pasuje tutaj, słuchajcie, SB, więc jedziemy. Dobra, ja poprowadziłem Fluxa, to teraz Kowal poprowadzi SB. To robimy głównie dla Darka, bo Darek chciał, żeby Kowal coś tam poprowadził więcej. No dobra. Dla naszego wspierającego. Przy okazji zapraszamy do wspierania kanału. Kliknięcia dzwoneczek. Dzwoneczka. Do subskrypcji. Do subskrypcji kanału też. Dobra. Do sekcji komentarzy pod odcinkiem. Właśnie, chcielibyśmy więcej komentarzy. A. Zawsze słyszę Fluxa na nie. Słyszę Fluxa na nie. Zostawcie łapkę w górę. A, wyciągnij SB. Zostawimy się. Okej. Okay. Dobra. Na razie wiemy, że zaginął. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy się utopił. No, nie odpowiedział na nie. No i nie odpowiedział na pytanie, czy zna tutaj publicznych miejsc. Tak, to też. Także sesja z SB7. Dziwny dźwięk, dziwna anomalia. Zimna, zimna. To jest wysoko. Delikatnie wysunę. I wszystkie te skonowanie. Ja. Było ja. Dobra, tutaj. W takim razie... Czy jest tutaj ktoś z nami? Jeszcze raz, czy jest tutaj ktoś z nami? Słyszałem tak. Ja słyszałem tu? Tak, w tym miejscu, czy jesteś tutaj z nami? To. To, no. To, no, chyba tak słyszałem. Osoba, która zaginęła. Tak. Tak. Czy jest to ktoś, kto zaginął w tym miejscu? Czy została to po tobie energia? Bolęcin. Bolęcin? Mhm. O kurczę. Niedaleko. A my nie, no niedaleko. A co pyta? Może. Takie dziwne. Pytają dwie ciekawe osoby. Co się z tobą stało? Było ciekawe. O, dziwny głos. Dwie chyba. Ile? Lilie? Ile? Ile albo lilie. Lilie, a lilie wodne, nie? Mają? Mają. Czy mamy kontakt z zaginioną osobą, z którą rozmawialiśmy wcześniej? Ja? Nie widziałem? Nie widziałem. Chyba nie widziałem.
Nie. Chyba tutaj nie. Czy ktoś się tutaj utopił? Daj. Yo. Yo. Żyje. Czy tutaj ktoś utonął? Jak każdy słyszałem. Każdy. Ciekawa była odpowiedź jakaś. On tu mieszka. On tu mieszka, tak zrozumiałem. No czy zaginąłeś tutaj? No słyszałem jak każdy. Dobrze. Dziękujemy wam za odpowiedzi. Kończymy sesję z SB. Dziękujemy za odpowiedzi jeszcze raz. No i myślę, że na razie to już tyle. Zobaczymy co tam wyłapiemy. Lub co wyłapiecie sami w komentarzach. A my? Idziemy dalej. Idziemy dalej, tak. Dobra, teraz 5 km. A traktor czy power? Może teraz power. Pamiętajcie? No. Przejdziemy sobie w punkt do Święcimia i spróbujemy jeszcze coś wygenerować i się naradzić. Centrum gdzieś mniej. Zobaczymy co będzie dalej, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Witajcie, jedziemy drugi punkt i teraz taki dodatek. Klaudia przyjechała tutaj do nas i od drugiego punktu jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. No i jesteśmy, tak jak mówiliśmy, w centrum. Jesteśmy dokładnie na rynku i wyruszamy dalej. Także zapraszamy do dalszej przygody. Dobra. No to co? Generujemy sobie. Punkcik. Jakie intencje? Właśnie. Ciężko wymyślić te intencje. Narastają drogi. Kurwa, też mi to się działo teraz w głowie. No to może być. Rostaj, no że ten. Nie wiem. Rostaj drogi. Bramy piekiem. Brama. Brama może być. Zaprowadził się spod Auschwitz. Nie, właśnie omija to. Chyba omija ta aplikacja tej aplikacji. Zobaczmy, brama. Brama. Tory. No, mieliśmy. Komora gazowa, haha. Nie. Dobra, brama jest. Brama. No zagadka jakaś. Zagadka? No. Brama, zagadka. Może być. Brama, zagadka i... Tyle mamy pomysłów. Cała masa. Cała masa. No i jedno brakuje, no. Powaga, bo to jest odcinek na oficjalny. Powaga, ja też się śmieję. Widziałam jego minę. Aż taka śmieszna? No.
Ja nie wybieram, że tak. Ostrzegaliśmy widzów. Przed Danielem? Nie. Tak będzie wyglądał? Przed odcinkiem takim. Przed odcinkiem Stadio, ostrzegaliśmy. Przed odcinkiem Radonautica. Jako ogólny. Gwizdek. Śpiew ptaków nie będzie, bo to uważasz. No proszę, gdzie śpiew ptaków. Do lasu idzie. Do lasu nas wypierdoli. To mówiłem, no komora gazowa, że po co jej dalej na śpiew. Tylko się nie spierdziel z tyłu. Bo ja to zrobiłem komorę gazową. Wyrenderuje nam to miejsce. O rany. Jakby tu puścił bąka, to tu była komora gazowa. Dobra, powagi trochę, takiej myślimy dalej. Klaudia, powaga, Kowal, powaga na tym, na odwozku tam na końcu. Kowal, zgaś lampkę, przecież mam gaszoną. Nie, a dobra, to zgaszę sobie. Kowal, mógłbyś poważnie, no. Ja myślałam, że to... Nie. Teraz jest znawca wszystkich faili. Tak, już moje faile tam kojarzę. Kurde. Grzech. No. No to mamy, nie? No, no i dobra, czyli... Czyli co? Brama. Tajemnica, zagadka. No, bo zagadka. Brama, zagadka i grzech. No dobra, jedziemy. Power. Może ktoś grzeszył w bramie. No. Gdzie mam telefon? A jest. Co to jeszcze raz? Z powagą? No nie, już. Brzmi się to wycina. Brzmi się to wycina. Wytnie się, to się wytnie. No bo damy, no niech będzie śmiechowo. Komora gazowa. Sami chcieli taki odcinek. Sami się o to prosili. Nie z oświęcim, fajnie. O, dobrze. Dobra, i o to chodzi, bo zaczęliśmy od w sumie babic, ale można wiadomo podpisać, no generowaliśmy punkt. Generowaliśmy punkt. Przez te filmy. Generowaliśmy punkt z Oświęcimia, więc no tak jak nas Randonautica poprowadziła. Dobra. Andrzeja Nideckiego 7B. Co to? Chałupa kogoś? Bloki jakieś. Jak 7B. Aha. To jest moknąć szuflada posiłki. Ej, może być tam jakaś brama gwiazdowa czy coś. Albo będzie zagadka jakaś. O. Nideckiego? Nideckiego, no. Nidecki. 7B. No, budynek jakiś to jest. Ciekawe. Dobra. Co, jedziemy to sprawdzić. No pójdziemy w okolice, nie będziemy wchodzić komuś na tą sesję. Zobaczymy co to jest. Na akurat to jest... będzie można zaparkować obok. Opuszczone czy coś. Dobra, ja sobie zaznaczę to jako miejsce do zaparkowania. I tak, no dobra. 5 minut, babe. No pewnie byśmy z buta szli. 16 byście szli z buta. 16? No czemu nam wcześniej takiego punktu nie było? No bo żeśmy nie przyszli tu. Ale to muszę zmienić. Tylko renderowali. Przy babicach żeśmy renderowali, nie? Nie. Tylko żeśmy generowali to tam koło Niwy. Koło Glei Niwy. Dobra. Jedziemy. Jedziemy dół. Chwila, trzeba sparować. Także za... No, za chwilę widzimy się. Akurat też na miejscu. Niestety. Tutaj nic nie zrobimy w tym punkcie, co mieliśmy teraz, bo jest wejście, jest droga na dom prywatny, tam mamy i bramę typowo domu prywatnego, nie przejdziemy dalej. Więc na tych samych intencjach generujemy kolejny punkt.
Załawie, Babicy. O, już lepiej. Załawie 27. Jak wygląda te bokie? No już lepiej. Weź sobie, nie. Chyba już lepiej. Ja weź sobie ten. Aha, no już lepiej, tak. Widzę, że budynku chyba wokół nie ma, nie? O, no czy jest jakiś budynek. O, dokładnie. Ja sobie budynek. Jakieś budyneczki, ale... Zobaczymy, no kurde. Pole jest tu pole, no, przy budynku. Ale możemy jechać, no? No dobra. Wygląda to lepiej. Dobra, to jedziemy. No po prostu... No, znowu mamy posiadłość kogoś w tym miejscu wygenerowanym. No i po prostu, no widzicie, teraz tutaj właśnie odjeżdżamy. Bo w tym punkcie tutaj są domy i jedynie jest puste pole. No ale raczej czyjeś pole, więc nie chcemy się wbijać. No nie, no. O kurwa, jakie dziecko. Masakra. W co wy nas spakowaliście? Jedziemy dalej, zaraz stracimy te żetony wszystkie. Tak, zbiórka na zawieszenie dla Klaudii. Dokładnie. Tak chyba nazwiemy kolejny cel. Dobra, dalej te same intencje. Generuję. Jakby na to nie patrzeć, to ja może stanę gdzieś tutaj. Najpierw komuś, co prawda pod chatą, ale jebać to. Droga bez nazwy. Co? Fajnie. Tak się nazywa. 32651. Tak się nazywa? Droga bez nazwy? Koło rzeczki jakieś. O. Ile? To przyczyny mi pokazuje. Łódź, Warszawa. Poczekaj. Droga bez nazwy Oświęcim. Przez Oświęcim. Czy droga bez nazwy? Zaborze tutaj jakieś widzę. Zaborze. Zaborze? Nie no, tutaj też... No nie no. Ma kolejny. Czy to jest... Pokaż to. Nie, to nie jest to. To jest tu takie? No, tu? No, coś, no właśnie tu. Poręba Wielka. Przy wulkanizacji o i przejść z buta. No, żeby to weszło. Co tu na to? Dobra, spróbujmy. Jedziemy dalej. Kieruj się na południowy wschód. Dobra. Słuchajcie, teraz, no wreszcie jest lepiej. Mamy jeszcze trochę do celu i tutaj musieliśmy sobie stanąć. Własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mówienie ryb, kąpiel, przejście zabronione. Mamy staw. No, bramy tu raczej nie mamy. Zostaje nam zagadka. I co my mieliśmy ostatnie? Dalej, zagadka i... Latarkę mi daj. Trzecie co mieliśmy? Nie. Też. Może. Tak. O, może? Kurde, jeszcze trochę trzeba leść.
łagodnie w prawo. Łagodnie, pamiętajcie. Za 600 metrów skręć w prawo. Znowu bagna. To się w ogóle nie porusza. Nie, znowu satelita. Nie, to odśwież. Wyjdź za pół. Kaczka się śmieje. Ale tu siądzie 400%. Nie, dalej. Chyba dalej. Czy to się chyba zmienia, bo jest 220 metrów. Ale nie pokazuje tego. To już nie kaczuszka, tylko takie... Bardziej jakieś inne ptactwo. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Dzik. Przynajmniej mam mały dzik tu. Nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Tu, no. Prawo, no? Prawo? Nie, po prawej stronie jest miejsce docelowe. Docelowe jest po prawej stronie. No, tak jakby jesteśmy tu. Mhm. No, bo ciężko było nie zrobić. No. Coś nam wybiegło na drogę. Ciutko, jeszcze podejdźmy, to popatrzmy.
takiego widać. Dobra. Sprzęcik. Zrobimy sesję z SB? No i to nie ma. No. Tu. Dokładnie tu. Dobra. Jesteśmy na miejscu i sprawdzimy, co tutaj się nam wyłapie. Ale na razie K2 cisza. Przechodzimy w tryb samolotowy. Jeżeli jest tu ktoś z nami, niech wpłynie na urządzenie, które kolega tutaj trzyma w ręce. Klaudia? K2. Kawa. Proszę bardzo. Kawa. Dobra. Wydarzy jakiś hałas? Cisza jest na miernikach. Dobra. Sprawdźmy chwilę po cichu. No. Domyśliłem się. Coś tam charakterystycznego? Nie. Nic? Po obu dwóch stronach nic. Dobra. Zastanawiam się, jak postawić fluksa. Nie mam pomysłu. Okej? Okay? Miałem wyciągnąć jeszcze tekę. A, dobra, jest wyłączony, to nie będzie zbudzać. Sesja z fluksem. To będzie bardzo dobre na podkładkę. No. Świetne. Daj znać, jak tu jesteś. Wpłyń na to urządzenie. Dobrze. No to fajnie. Bardzo dobrze. Miałem pokazać instrukcję, jak to zrobić, ale widzę, że chyba wiedzą już. Między nami jesteś. Tutaj. Na środeczku. Wpadłeś tutaj? Do tego rowu? Coś ci się stało? Tak. To jest odpowiedź na tak. A drugą stronę możesz zapalić, jeżeli chcesz nam odpowiedzieć na nie. Więc już chyba nie muszę tłumaczyć więcej. Dawaj. Skoro to są groble, są tu stawy. Czy wpadałeś tutaj sobie łowić ryby? Tak, czyli mamy wędkarza, który tu sobie gdzieś wpadł. Dziękujemy za odpowiedź. Potwierdźmy to. Jak chcesz to potwierdzić? Czy jesteś wędkarzem? Czy byłeś wędkarzem?
prezydentka. Rozmawiamy z duszą, z energią wędkarza. Jesteś mężczyzną czy kobietą? Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Mężczyzna w wieku, na zielono, od 50 do 70, na czerwono, młodszy. Od 20 do 40, nie? No, do 40. Czy był z tobą ktoś jeszcze? Chyba nie. Nie, czyli sam był. Bo płynnie odpowiada, a teraz nie. Dobrze, chyba nikt z tobą nie był. Spróbujemy się z tobą porozumieć w inny sposób jeszcze. Dziękujemy za dotychczasowe odpowiedzi. Zabieram to urządzenie. Oj, było zielone jeszcze. Ty nie, ty dałeś na czerwono. Tak. A on nam dał na zielono. Dobra, przekonamy się o tym w inny sposób jeszcze. Spróbuj dotknąć tego urządzenia, które tu kładę. Zabiję go. Gnoja. Rozstawiłem tutaj takie urządzenie, które możesz dotknąć w ten sposób. Zbliżając się. I to też sobie możesz dotknąć. Żeby się zaświeciło. A potem Beat, Radio Kraków. Ty jest tutaj z nami. Dusza tego wędkarza, który tutaj się z nami kontaktował. Czy jest tutaj z nami dusza wędkarza, który się kontaktował z nami? Czy ktoś oprócz wędkarza tu z nami jest? Jest tu jeszcze jakiś inny byt? Tak. Też to słyszałem, no? Jest z nami kobieta?
Jest tu z nami kobiety, jakiś kobiecy byt? Kobiecy byt. Kobieca dusza. Kobiecy byt. Czy jest tu ktoś z nami jeszcze oprócz pana wędkarza? Ja. Sam ja, no. Męskie, męskie kobiety. Jak macie na imię? Miłosz, Ula chyba słyszałem. Ula, Miłosz. Albo ja, kobiecy ja, albo Ula właśnie, a potem Miłosz. Miłosz, to ty jesteś tym wędkarzem tutaj? Owszem, owszem słyszałem. Taki męski owszem. Mhm. Stanowczo taki. Powiedz, co ci się stało. Nic nie słyszę. Szukał chyba coś było. Szukałem? No. Czego tu szukałeś? No maniek. Tomasz. Tomasz, no. Tam był. Kobieta mówiła, że... Niech ktoś dotknie tych urządzeń, jeżeli może. Myślę, że to na tyle. Na sesję z SB skończymy. Tutaj faktycznie jesteście. Spróbujcie dotknąć tych urządzeń, które tutaj leżą na ziemi. W ten sposób nam pokażecie, że tutaj jesteście. Potwierdzicie nam to. Odchodzimy z tego miejsca, więc niech nikt nie podąża za nami. Jeżeli nie chcieliście zbytnio z nami rozmawiać, dotykać urządzeń, no to my sobie stąd już idziemy. Dobra. No i dobra, jesteśmy, wreszcie się udało. No, mieliśmy troszkę wędrówki, jak widzieliście. I... no, wynika na to, że był, że jakiś wędkarz tam chyba był, nie? No. Jakiś był... wędkarz. Od razu co tam się stało dokładnie? Tego intencja, nie powiedzieć, no. No, intencja bramy to nie grzech, no nie wiadomo czy tam... nie doszło do zbrodni lub do czegoś, to nie wiemy, nic nie odpowiedziało. Jest parę osób. No, parę osób było. Odpowiedzi na fluxie były nawet płynne, to było... Tajemnica mogłoby być, bo... Ta. No, bo tajemnica jest zagadka. To, że nie wiadomo, czy doszło. Czyli jakby może jedno na pewno, czy może się stało. Drugie też, no nie? No. Czy doszło do wypadku. Przechodząc dalej, udało mi się nastawić 10. Kilometry. Także kolejne intencje. O, mam nadzieję, że teraz pójdzie nam szybciej. I lecimy. Osiek. Oh shit. Przecznica 69C. O kurde, jakby było coś takiego, to by było pięknie. No. Jedziemy. Jedziemy. Dobra. Znowu widzimy, że to jest dom prywatny, więc jedziemy dalej. Główna 2, osiek. Znowu osiek. Coś dalej jest na 10? Przyczepiło się. Mhm. Nie, no to jest... I, słuchajcie, dam tego atraktora. No to dawaj atraktora. Główna 7. Co? Trochę dalej. A może będzie pusta. Nope. To samo. Nope. No, powiem, że no, ciężko. A tak to żeś dał? Tak. Lol. My nie będziemy kogoś domu spadli. No właśnie. Trudno, jedziemy dalej. Może dam pustkę? O, daj pustkę, bo wtedy ci domu nie wygeneruje. Tylko pole koło domu. Tylko pole przy domu. Z ziemniakami. Zapowiadamy, pole. Że głównego odcinka kolejnego raczej z randonautiki nie będzie. Mamy inny pomysł, to powiemy na live'ie.
Rajsko. Szeroka 5. Co to jest? Nie znam miejscowości. A ty? Tak. Też. Ja... To jest nienormalne, słuchajcie. I daliśmy pustkę? Tak. A chałupę tu wylewała. Więc powiem wam tak, że przez to właśnie, co tu się teraz stało, kończymy ten odcinek. Kończymy ten odcinek, kochani, no bo widzicie sami, no to jest bez sensu. Nagramy tutaj, zaraz pokażemy wam ten ostatni, no mamy tutaj cały czas tak samo, więc... I tak, słuchajcie, kochani, w tym momencie zakończy się nasz odcinek randonautyki, gdyż mieliśmy jechać tutaj teraz, tak jak mieliśmy wylosowane i widzicie, tutaj mamy dom. Dom prywatny. No może jeszcze przybliżymy. Dobra. Wcześniej... Organiczna 7? 6-9. Jeszcze i dom. Mieliśmy to. I... To dwa były. Tak, tak, dokładnie. Więc z tego miejsca kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że spełniliśmy wasze oczekiwania. Halo. Słabo cię tam widać. Może mnie będzie widać, a może. A to się doświetla. Nie ma mnie. Także kończymy odcinek. I do następnego. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Ajo.